Dzień dobry, witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie. Spotkanie z poezją. Tym razem młody, zdolny, wyjątkowy młody człowiek, tegoroczny maturzysta. Niedawno ukazał się tomik jego poezji Łzawe sentymenty w podtytule Zrozpaczony, ale nie bezradny. Tak wygląda okładka tej książki. Przed Państwem Konrad Kwiecień. Słuchaj, Konradzie, ja chciałam Ciebie zapytać, bo we wstępie napisałeś, że oto strzępki mojej duszy, te wiersze są takie jak ja, zawsze tkliła się we mnie potrzeba tworzenia. Skąd ta potrzeba tworzenia? Od kiedy piszesz? I czym tak naprawdę, jeżeli one, te wiersze są takie jak Ty, to co one zawierają? Więc na początek pierwsza część pytania. Pierwsze zaczątki pisania i takiej fascynacji słowem zaczęły się jakoś na początku gimnazjum, kiedy zaczęły się tworzyć różne burze hormonalne, zaczęła pojawiać się coraz barwniejsza gama emocji, które człowiek przeżywa. I tak właśnie te emocje dochodziły, a ja szukałem jakiegoś sposobu, żeby poradzić sobie z nimi, żeby jakoś poukładać sobie w głowie. I tak właśnie nie ma to jednego wiersza z gimnazjum, bo one oczywiście były jeszcze bardzo nieudolne. Czy ktoś te wiersze czytał wtedy, czy mówi się, że tak, czy po prostu one szły do szuflady? One szły do szuflady, ale do szuflady mojej babci i babcia je czytała. I babcia zawsze była bardzo wspierająca, zawsze bardzo dumna, nieważne co robiłem, czy uczyłem się języka, czy tańczyłem, czy śpiewałem, babcia zawsze bardzo mi kibicowała. Wspomniałeś tutaj o gimnazjum i ja tylko Państwu przypomnę, bo my z Konradem nie znamy się od wczoraj. Nie. Konrad był jedną z młodych ludzi, którzy przychodzili razem ze swoją nauczycielką, panią Ewą Semanicką, na spotkania autorskie, które przez wiele lat organizowałam tutaj u nas w Regionalnym Centrum Kultury. I jakby w nagrodę zabrałam tę młodzież ze sobą do Warszawy, pojechaliśmy do Radiowej Trójki, byliśmy tam zaproszeni przez dziennikarzy Jerzego Sosnowskiego i Marcina Zaborskiego. Ja tylko też przypomnę, że Marcin Zaborski jest pilaninem i jak byliśmy w Warszawie, to on oprowadzając nas po radiu pięknie opowiadał o tak zwanej drodze z Piły do Warszawy i o tym, że trzeba mieć marzenia, że one się czasami spełniają. To jakie są marzenia związane z poezją, z tym tomikiem? Co chciałbyś nam opowiedzieć? Chciałbym powiedzieć, że przede wszystkim zrobiłem to dla siebie. Zrobiłem to po to, aby zobaczyć na papierze moją ciężką pracę, aby poczuć w końcu poczucie spełnienia, aby być dumnym z samego siebie i żeby budować poczucie własnej wartości nie na opiniach innych ludzi, a na tym, co samemu osiągnąłem. Ale czy myślisz, że na przykład, czy są młodzi ludzie, którzy czytali ten tomik i te twoje wiersze i którzy mówią, że jakby dziękują tobie, bo bardzo często podoba nam się ta poezja, w której sami lubimy się przejrzeć, że oni to odbierają tak samo jak ty, też siebie gdzieś tam widzą i dla nich to jest też bardzo ważne. Tak, no ja za takim ekshibicjonizmem duchowym nie przepadałem, tak więc odbiorcami moich wierszy zazwyczaj byli moi najbliżsi przyjaciele. I rzeczywiście jakiś taki ciekawy mechanizm psychologiczny zachodził i rzeczywiście wielu z tych przyjaciół mówiło, że no rzeczywiście każdy wiersz jest jakąś taką, jest jakimś krótkim opisem lekcji życiowej albo czegoś, jakimś etapem, który każdy z nas przechodzi, więc myślę, że wielu poetów tworzy tak, aby opisać swoje uczucia i emocje. Słuchaj, Marcin Świetlicki, też poeta, powiedział kiedyś, że zgubiwszy się w życiu, trzeba odnaleźć się w literaturze. Po pierwsze, czy ty się odnalazłeś w tej literaturze
I jaką literaturę czytasz? Przede wszystkim, czy czytujesz poezję i jaką poezję? Czyją poezję? Tak, na pewno odnalazłam się w tej literaturze. Pamiętam, że na lekcji polskiego to była jedyna taka lekcja, gdzie czułem, że to ma jakąś wyższą wartość, że jest to coś więcej niż tylko przygotowanie do matury. No może nie w trzeciej klasie, ale na pewno większość liceum rzeczywiście było to miejsce, gdzie mogłem spełnić moje psychologiczno-socjologiczne fantazje i właśnie wysłuchać o różnych stanowiskach filozoficznych, o różnych koncepcjach postępowania. I tak, na pewno literatura ma ogromne właściwości terapeutyczne dla wielu ludzi. Ja czytuję poezję Władysława Broniewskiego. Właśnie tutaj byłem z babcią na takim targu staroci i rzeczywiście dokopałem się takiego przepięknego starego tomiku w twardej oprawie z takimi pożółkłymi już ilustracjami. Książka pachnie przepięknie. I rzeczywiście, mimo tego, że sam autor nie cieszy się taką sympatią jako osoba, to same jego wiersze są naprawdę bardzo autentyczne, bardzo w punkt i rzeczywiście poruszają takie zdarzenia, które są bardzo łatwe do utożsamienia się. Każdy z nas przechodzi przez takie etapy jak śmierć bliskiej osoby, utrata przyjaciela, złamane serce i tak każdy z nas jest inny, ale jednak w takim ostatecznym rozrachunku wszyscy jesteśmy ludźmi, którzy mają te same emocje. I myślę, że poezja jest po prostu ludzka. I ja myślę, że w sumie o tym, o czym przed chwilą mówiłeś, o tym traktują te twoje wiersze między innymi. Mówi się też, że poezja generalnie jest różna. Jest taka poezja bardzo myśląca, na przykład poezja Czesława Miłosza, ale są też poeci, którzy twierdzą, że bardzo lubią bawić się słowem. Jak to jest u ciebie? No myślę, że u mnie jest to takie bardzo eklektyczne, jest trochę tego, bo oczywiście, że występuje u mnie jakieś małe słowotwórstwo albo właśnie jakieś starannie dobrane animizacje, jakieś metafory, ale myślę, że raczej w większości to są właśnie tylko takie estetyczne wstawki, a jednak mi chodziło o te uczucia, o taką liryczność i o przesłanie, a nie o samą właśnie taką stronę techniczną. Dużo rozmawiamy o twojej poezji, to teraz poproszę, żebyś przeczytał te wiersze, które chcesz przeczytać, którymi chcesz nas zainteresować. Godzina czarownic. Tylko ja i czarna ulica, tuż przed godziną czarownic. Przechodzę obok samotnych latarni, które mimo upływu lat nadal mają siłę, by wskazywać ludziom drogę, by oświetlić drogę tym, którzy żyją w ciemności. I ja dzisiaj potrzebuję towarzystwa latarni. Latarni, która powie, że czas leczy rany i że będzie lepiej. Wracam dziś do domu najdłuższą z możliwych dróg. Potrzebowałem czasu do przemyśleń, bo właśnie się pożegnaliśmy. Właśnie się rozstaliśmy. Zostawiasz mnie, bym znów pisał smutne wiersze. To nie jest moje pierwsze złamane serce, lecz zdaje się, że nigdy nie przestanie mnie zadziwiać, jak ludzie potrafią przejść od tak bliskich do tak nieznajomych, do obojętnych na tyle, że nie zasługuję już na powitanie. Jedyne, co mnie spotka z twojej strony, to ostatnie pożegnanie. Nie przestanie mnie też zadziwiać, jakie liryczne piękno jest w złamanym sercu. Tylko ja i czarna nieskończona ulica, tłum samotnych latarni, a godzina czarownic właśnie przemija. Kochane samotne latarnie, wskażcie mi drogę. Pesymizm walczy z nadzieją. Tak. To może jeszcze jeden. Przez okno. Widziałem przez okno, jak przychodzisz pierwszy raz. Oddawałem się przyjemnościom i dzieliłem z tobą miłość naszych ciał. Przez to samo okno widziałem, jak odchodzisz. Rozumiałem, że taka jest kolej rzeczy, ale świadomość nie przynosiła ulgi. Wciąż patrzę przez to okno. Widzę cię doskonale. Jakby nie było tam tych przykrych dni.
w nocy kusisz mnie swoim nawiedzaniem, by potem rozmyć się w powietrzu, zakrywając twarz. To samo okno pokazuje teraz coś jeszcze. Pojawiło się też moje odbicie i nie wiem, czy było tutaj wcześniej. Widzę w oknie człowieka, który stara się żyć, który z dnia na dzień lepiej sobie radzi. Dzisiejszej nocy nie mogłem spać. Spojrzałem przez okno i ścieżką odchodził dawny ja. Mówisz, że poprzez wiersze, poprzez poezję odkryłeś samego siebie. Jakich prawd się o sobie dowiedziałeś? Wielu prawd. Myślę, że właśnie w gimnazjum, kiedy właśnie widzieliśmy się te 100 lat temu, to był taki czas, kiedy nie byłem ani takim nastolatkiem, nie byłem ani dorosłym, nie byłem dzieckiem. To jest taki bardzo osobliwy okres w życiu, kiedy bardzo ciężko jakiekolwiek poczucie tożsamości. I rzeczywiście burzy się bardzo brutalnie, bardzo szybko to, jak postrzegaliśmy świat, samych siebie i bardzo dużo czasu zajęło mi właśnie osiągnięcie takiego wniosku, że to musiało się wydarzyć, abym mógł ten zburzony świat odbudować tak, jak ja bym sam tego chciał. I to zmieniło się postrzeganie mnie odnośnie pewności siebie, odnośnie mówienia, odnośnie wytaczania swoich granic, bycia asertywnym. Miałem właśnie bardzo duży problem z tym, aby po prostu mówić, aby nie milczeć, aby mówić o tym, co się myśli, mówić o tym, co nas boli. Moją reakcją obronną w takich stresowych sytuacjach było zamrożenie, zastygnięcie bez ruchu. Niektórzy walczą, niektórzy uciekają i właśnie niektórzy tak zostają po prostu zamrożeni przez nerwy. I bardzo stało dla mnie się ważne nie odchodzenie bez słowa i bycie silnym na tyle, żeby móc iść przez życie dalej z podniesioną głową. Rozumiem, że piszą się kolejne wiersze, będzie kolejny tomik. Mam nadzieję, no na pewno powstaną. Czy to jest tak, że jakby potrafisz praktycznie napisać na każdy temat? Że idziesz, coś widzisz, coś się zdarzy, zadzieje i ty już wiesz, że z tego może powstać wiersz? Tak, tak. Na przykład dokładnie tak jak pani mówi, miałem właśnie takie ciekawe sytuacje. Właśnie na przykład bardzo nie lubię lekcji historii. Przychodziłem tam tylko po to, żeby się pośmiać, ale jednak wyniosłem coś ciekawego, właśnie pomysł na jeden wiersz i tak właśnie słucham o dziejach jakiegoś króla, jakiejś królowej Polski i nagle w tym historycznym bełkocie rzuciło mi się jedno zdanie, jedno wyrażenie, że król ożenił się z królową, ale nie był to jego poryw serca. I to sformułowanie z poryw serca tak bardzo mnie zainspirowało, że na tyle właśnie zeszytu od historii właśnie powstał wiersz. To wysłuchajmy jeszcze jednego wiersza. Chciałbyś oczywiście przeczytać. Pokój uzdrowień. Opieram się o parapet i patrzę przez okno. Światło, które przegania chmury, pojawia się, gdy myślę o twoim powrocie z góry. Myślę o tym, gdy zostaję całkiem sam. Kiedy pojawia się myśl o tym, że z siłami, których nie rozumiem, w berka gram. Myślę o tym, gdy wieczory są tak ciche, że trwają całą noc. Kiedy świece nie ogrzewają serca, wracam zawiedziony pod koc. Nie przestanę myśleć o twoim powrocie z góry, aż nie zostaną przez czas zburzone mego przywiązania mury. Parapet, o który się opieram, jest w pokoju uzdrowień. Nie jestem tam samotny, bo tęsknota to sprawa każdego z pokoleń. Już kiedy słucham tych twoich wierszy, wcześniej czytałam ich więcej, to się zastanawiałam, czy mógłbyś odpowiedzieć na takie pytanie, czy poezja to stawianie pytań, czy dawanie odpowiedzi na te pytania? Myślę, że podobnie jak w przypadku filozofii, poezja zajmuje się po prostu jakąkolwiek próbą okiełznania tego, co się dzieje w naszym życiu. Myślę, że niektóre wiersze
taką metodą majeutyczną skłaniają po prostu do refleksji, do przemyśleń. Niektóre są właśnie udzieleniem odpowiedzi od autora. Tak więc myślę, że tyle, ile wierszy, tyle odpowiedzi na pani pytanie. No dobrze, dobrze. Wiesz co, jesteś tegorocznym maturzystą i czy mógłbyś tak króciutko powiedzieć, na jaki temat pisałeś maturę z języka polskiego? A jeszcze dzisiaj Państwu przypomnę, że tak naprawdę przyszedłeś do nas też bezpośrednio ze szkoły, bo pisałeś dzisiaj maturę z filozofii. Tak. I jaki temat był z filozofii, jaki z języka polskiego? Z filozofii był temat dobro moralne, a szczęście. Jaka relacja zachodzi między tymi dwoma terminami. A jeśli chodzi o język polski, to na poziomie rozszerzonym był temat fikcji literackiej, tego, czy to w porządku wobec odbiorcy, że autorzy uraczają nas nierzeczywistymi nazwiskami, mało autentycznymi wydarzeniami. A jeśli chodzi o poziom podstawowy, to był temat fantastyka. A ja myślałam, że będziesz jednak pisał coś związanego z poezją, dlatego że na poziomie rozszerzonym bodajże było porównanie wierszy Kochanowskiego tak, tak. i Herberta, wierszy związanych ze snem, ale skoro pisałeś inny temat, to pewnie dasz. A co zamierzasz zrobić ze sobą w przyszłości? Czy jest to coś, co jest związane z językiem polskim generalnie? Zamierzam słuchać mojego ciała, zamierzam słuchać ludzi, mądrych ludzi, którzy wokół mnie się pojawiają. Zamierzam też mieć szeroko otwarte oczy na to, co się wokół mnie dzieje i myślę, że w tak młodym wieku, w jakim jestem, nie ma jeszcze co stawiać sobie takich pewnych celów, dążeń. Oczywiście to jest ważne, aby mieć cel, ale taki nie 10 lat do przodu i myślę, że obecnie jest to bardzo rzadko spotykane zjawisko, gdzie człowiek tylko raz się kształci już, pozostaje w tym zawodzie do końca życia. Raczej obecnie pokazują to też badania, że raczej ludzie przekwalifikowują się, żeby poznać jak najwięcej życia i jak najwięcej zgromadzić doświadczeń. Dziękując za dzisiejsze spotkanie, jeszcze raz pokażę okładkę Łzawe sentymenty. Konrad już ma książkę wydrukowaną. Zapraszam Państwa do tego, żeby książkę kupić i przeczytać, bo warto. I wierzę, że jeszcze kiedyś usłyszymy o Tobie. Gościem był Konrad Kwiecień. Dziękuję bardzo.